25 sierpnia wspominamy świętego Ludwika IX, króla. Ludwik IX był synem Ludwika VIII i świętej Blanki Kastylijskiej. Urodził się 25 kwietnia 1214 roku. Mając 12 lat, wstąpił na tron po śmierci swojego ojca. Do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności, rządy jako regentka sprawowała jego matka, święta Blanka. W 1230 roku ożenił się z Małgorzatą, córką hrabiego Prowansji. Ludwik stał na czele dwóch wypraw krzyżowych w 1248 i w 1267. Obie skończyły się klęską. Złożony chorobą uczynił ślub, że wyruszy na wyprawę przeciwko poganom, gdy tylko odzyska zdrowie. Tak też się stało. W bitwie pod Mansurach dostał się do niewoli. Turcy zadowolili się okupem. Ludwik udał się do Palestyny, by nieść pomoc resztką załóg chrześcijańskich. Usiłował przynajmniej układami złagodzić ich los. Śmierć matki, której zostawił tymczasowe rządy, zmusiła go jednak do powrotu do kraju. Mimo pierwszego niepowodzenia, król nie myślał o rezygnacji ze złożonego ślubu. Dla pozyskania zwolenników objeżdżał kraj z relikwiami korony cierniowej Chrystusa i zagrzewał do ponownej wyprawy. Doszło do niej w roku 1267. Na wszelki wypadek, pouczony doświadczeniem, zostawił testament i wyruszył w drogę. U bram Tunisu padł ofiarą tyfusu i zmarł 25 sierpnia 1270 roku. Ludwik był wybitną osobowością, wzorowy mąż i opiekun licznej rodziny, jako polityk zręczny i rozważny. Doprowadził Francję do rozkwitu. W ciągu 40 lat swoich rządów podniósł kraj politycznie i gospodarczo. W 1242 roku odniósł zwycięstwo nad Anglią, odzyskując tereny północne, zajęte przez wroga. Zreformował administrację i sądownictwo, powołał do życia parlament, zreformował system monetarny. Idąc za uchwałami Soboru Laterańskiego IV, zakazał pojedynków. Wydał także zarządzenia przeciwko lichwie i prostytucji. Popierał instytucje dobroczynne i zakony. Żywoty jego są zgodne w tym, że sam usługiwał chorym i rozdawał jałmużny ubogim. Osobiście żył bardzo skromnie, mnożył uczynki pokutne, czym ściągnął na siebie zarzut, że jest królem mnichów. Miał żywo w pamięci słowa matki, wypowiedziane do niego jeszcze w latach młodości. Synu, wolałabym cię widzieć na marach niż w grzechu. Odegrał poważną rolę w fundacji Sorbony. Był mecenasem sztuki, co najbardziej upamiętnia sławna kaplica Sainte-Chapelle w Paryżu. Ludwik to ostatni z wielkich i świętych średniowiecznych władców, wśród których wymienia się świętego Wacława Męczennika, świętego Edwarda Wyznawcę, świętego Włodzimierza, świętego Henryka II Cesarza, świętego Olafa, świętego Stefana, świętego Eryka, świętego Kanuta II, świętego Władysława i świętego Fryderyka. Wszyscy oni zasłużyli się zaprowadzeniem lub rozszerzeniem wiary Chrystusowej w swoich krajach. Świętość Ludwika IX była tak powszechnie uznawana, że zaledwie 27 lat po jego śmierci papież Bonifacy VIII wyniósł go do chwały ołtarzy. Był to ostatni król, który dostąpił chwały świętych. W XIX wieku jego relikwie przeniesiono do katedry w Kartaginie. Znaczną część relikwii umieszczono także w kościele świętego Dionizego w Paryżu. Święty Ludwik IX jest patronem kilku żeńskich zgromadzeń zakonnych, noszących jego imię. Ponadto patronuje drukarzom, fryzjerom, hafciarkom, introligatorom, kamieniarzom, krawcom, piekarzom, pielgrzymom, niewidomym, rybakom, tkaczom i uczonym. W ikonografii święty Ludwik przedstawiany jest w stroju królewskim z koroną na głowie. Jego atrybutami są między innymi gwóźdź, korona cierniowa, lilia lub trzy lilie na tarczy, miecz, obrączka, sokół i wieniec laurowy. Módlmy się. Boże, Ty przeniosłeś świętego Ludwika
od trosk ziemskiego panowania do chwały Królestwa Niebieskiego. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy spełniając nasze doczesne obowiązki, szukali Królestwa Wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.